Witajcie, jestem Jacek, ale znacie mnie lepiej jako Fabka, co się dziewczyną, łamuje na lapkę. Dzisiaj przedstawię wam, jakie są największe grzechy, jakie popełniają dziewczyny i być może faceci, ale tego nie jestem pewien, bo ich nie oglądam, występujący na szłapie. Lista ta stara się uwzględnić negatywność danego zjawiska i jak dużą część transmitujących można do niej przypisać. Nie oznacza to jednak, że każda osoba popełnia te błędy i starajmy się doceniać te, które jednak robią odwrotnie. Poświęcę jeszcze chwilę na wymienienie tych nieprzyjemnych zjawisk, które warto wymienić, ale nie uznałem ich za najważniejsze pięć. Są to między innymi aktorstwo, ale to można wybaczyć, ze względu na to, że jednak show up, czyli robimy tu show, a nie pokazujemy prawdę, więc teatrzyk jest trochę dozwolony. Alkoholizm, czy raczej pijaństwo na pokazie, doprowadzanie się do stanu nietrzeźwości zbyt często i zbyt bardzo, to nie świadczy dobrze chyba o kobiecie. Następnie karygodne jest jedzenie na transmisji, nikt nie przychodzi tutaj, żeby oglądać, jak wciskasz coś do buzi, nie będące dildosem, no chyba że banan to jeszcze ujdzie, ale inne rzeczy, że bierzesz tam ziemniaki do buzi, bo jesz sobie obiad, czy jakąś bułkę wcinasz, bo to nie jest zbyt dobry widok. Następnie to jest nagminne u niektórych osób, tylko na szczęście znikanie na kilkanaście minut poza kadrem. Wiadomo, że czasami trzeba się coś przygotować i tak dalej, ale czasami to jest naprawdę lecenie w kulki. Oddelegowanie krótkich wygranych na inne dni oraz terminowość wygranych to jest taka rzecz, która też bardzo denerwuje, bo ktoś gra, a potem po prostu nie będzie w stanie się doprosić o to, żeby odebrać to, co jest mu należne za wygraną. Brak stabilnego internetu i zwalanie winy na swojego widza, zwłaszcza za desynchronizację audio-wideo na stronie Showupa. Niestety, ale bardzo dużo dziewczyn ma tak słabego neta i sobie z tego sprawy nie zdaje, że nie zmieniając jakości na gorszą i nadając cały czas na bardzo dobrej, po prostu zmuszają się do tego, że ich internet po jakimś czasie po prostu nie wyrabia, jest przez chwilę trochę bardziej niestabilny, bo może jest załamanie pogody chwilowe, no i w ten sposób tracą widzów, bo jeżeli ona nie umie o to zadbać, to niestety, no, to będzie do niej wchodził, prawda? No i ostatnia rzecz, którą wymieniłem, nie będącą w top 5, to brak własnej weny twórczej, czy innymi słowy, ciągłe zgapianie pomysłów od innych, bądź ich kompletny brak. To też jest dość istotne, jeżeli dziewczyna nawet nie wie, co chce pokazywać i dopytuje się o to innych i liczy na to, że wszyscy poprowadzą ją za rączkę. Częściowo nie ma też co siedzieć nad tym godzinami czy dniami, wymyślać czegoś niesamowitego, bo trzeba się też troszeczkę przekonać, co ludzie potrzebują, czego chcą i oczekują od ciebie, ale bez przesady, żeby nie mieć kompletnie na siebie żadnego pomysłu. Zaczynajmy więc. Numer 5. Czyli kłamstwo. Jestem singielką. Niewinne kłamstewko, które zapewnia większy dochód. A nawet jeżeli jest to prawda, to bardzo ciężko w to uwierzyć. Oczywiście wszystko zależy, jak rozpatrujemy przypadki. Na przykład kobieta, która ma niewygórowane ceny priv i jest przez większość dnia dostępna na SU, mająca niewiele zaproszeń na priv, raczej wzbudza podejrzenia, że ktoś opłaca mieszkanie bądź nie jest w nim sama. Zwłaszcza kiedy nie widać jej nigdy w innym pomieszczeniu. Gadanie, że jest się samą, rodzi mnóstwo pytań od durniejszej części widzów, którzy pytają się, czy kogoś nie szukasz, czy się nie spotkasz, czy nie tęsknisz za ruchaniem i jak sobie ze spokajaniem siebie wtedy radzisz. I osoby potem denerwują się, że muszą na to odpowiadać, ale chyba warto tak, niż stracić widzów przez gadanie, że ma się chłopaka. Posiadanie partnera jest czasem obiektem zainteresowania wśród widzów. Są tacy, co bardzo chcą oglądać pokazy na facetach. Ale dlaczego chcą? To w sumie nie myślałem na tym, jeśli mam być szczery. Bycie wirtualną singielką jest bardzo atrakcyjne dla napalonych samców. Takich rycerzyków, co bardzo chcieliby zaspokajać pannę. Daje to furtkę do zakochania się dla singli oraz dla szonatych bywa to jako sygnał, że może zaprosić ją do trójkąta z żoną. Serio, są tacy ludzie. Stalkerzy też raczej osaczają kogoś, kto jest bezbronny, czyli nie ma przy sobie kogoś, kto mógłby odstraszyć stręczyciela. W szczególności jeżeli jest to młoda dziewczyna i sprawiająca wrażenie, że jest gotowa zgodzić się na wiele za, bo nie ma zahamowań. Jest kilka dziewczyn, które są bardzo otwarte. W tym chodzi też o fizyczną otwartość, no sami chyba wiecie. Nie mówię, że jest to zła decyzja, by tak mówić o sobie, ale niejako jest to wprowadzanie w błąd. A i tak historia uczy, że nieraz cała otoczka znika, gdy coś niespodziewanego dzieje się na transmisji. Podam wam jednak najśmieszniejszy przykład, jaki znam. Podczas zmiany szaty graficznej i technologii,
Playera na szołapie zmieniła się proporcja rozdzielczości, czyli zamiast bardziej kwadratowego 4x3 widzieć można było panoramiczne 16x9, ale tylko w określonych warunkach, takich jak pełny ekran czy skryptowa zmiana wymiarów Playera. Właśnie w takim przypadku, że dziewczyna widziała siebie w 4x3, a inni mogli podejrzeć to, co obok niej się znajduje, zauważono, że siedzi obok niej facet. Zagrożenie wynikające z tego niedopracowania było jeszcze większe u niektórych pań, ale na tym skończę. Zatem zatajanie swoich partnerów jest dość powszechnym zjawiskiem, ale niezbyt ujmującym i przeoczanym przez wiele osób, dlatego ląduje na miejscu 5. Numer 4. Zmiany ników. Im dłuższy czas od powstania szłapa, tym więcej ników się przewija. Zarówno wśród widzów, bo niektóre osoby, jak na przykład Hakier Fabka, są zmuszane przez administrację, by tworzył nowe konta, chcąc pisać u niektórych pań. Poza banami są inne powody, dla których zmienia się nazwy użytkownika. Najmroczniejszym z nich jest nękanie dziewczyn. Stalkerzy tak natrętni, że ciągle zakładają nowe konta, byleby móc jeszcze trochę bardziej dosolić dziewczynie. Ale czemu dziewczyny transmitujące robią to? Ile można zrozumieć podejście, zablokowali mi wiadomości prywatne, to tę zmianę częściej cechuje inny powód. Z dziwniejszych dla mnie, o jakich się dowiedziałem, jest to, że ktoś z rodziny bądź znajomych wie o nadawaniu na szłapie i obiecało się tej osobie, że już się nie wchodzi na słup, ale jednak po cichu się to robi tylko pod innym nickiem, bo przecież ta osoba nie będzie go znała. Najgłupszym jednak jest próba tworzenia nowej wersji siebie, podczas gdy nic się tak naprawdę nie zmienia. Nowy nick, nowa ja to koncepcja, która rzadko kiedy zdaje egzamin. Niestety, ale zmiana nawyków nie jest tak łatwa, jak się ludziom wydaje. Oczywiście karygodne jest to, kiedy dziewczyna zmienia nick przez stalkera, próbując się od niego odizolować, jedynie oddala od siebie swoich widzów, bo przez wprowadzanie zmian ciężej jest ją odnaleźć, chociaż niektórzy i tak nie miewają problemów z rozróżnianiem i rozpoznawaniem tej nowej, starej osoby. Jednym z tematów często przemilczanych jest obecność różnych nagrań w sieci. Po zmianie nicku może być je ciężej znaleźć, no chyba że lista starych nicków gdzieś widnieje, na przykład na forum, wraz z dopisanym najnowszym nickiem. Nie ma się co martwić na zapach. Niektóre panie są tak niegodne uwagi, że mimo wielu lat i tak nie dopisy się im nowych nicków. A jeszcze ostatni drobny aspekt to konieczność układania profilu od nowa. Poczekajcie, ustawię wam zaraz pniwki. Oraz wpływ na listę ulubionych u widzów. Hej, mamy ograniczoną liczbę slotów, więc trochę się ogarnijcie z tym, okej? Okay? Numer 3. Korpusolandia i podleżynowość. Podleżyną nazywa się potocznie w żargonie osoby, które nie ruszają się wcale na ogóle, a siedzą bądź leżą oczekując na briefka. Inicjatywa w przyciąganiu za pomocą wideo dostępnego na ogóle bliska zeru. Te kobiety zazwyczaj zajmują ostatnie miejsca, mają po kilka bądź kilkanaście widzów. Nie jest to w ogóle zadziwiające. Skoro na ogóle robią mało, to na briefkach pewnie też. Do tego ktoś, mający mało widzów, nie wzbudza szczególnego zaufania wobec siebie. Jest to typowy przykład nacechowania kłócące się z grzechem numer 2, ale o nim trochę później. Natomiast korpusem nazywa się osoby, które nie pokazują twarzy, co na naszym rodzimym portalu jest tak nagminne, że zazwyczaj wystarczy pokazanie twarzy, by stać się topką. Dlaczego w ogóle nazywam to grzechem? W sumie nie wiem, może po prostu po wielu latach obecności zacząłem przyjmować taką opinię jak inni, jeszcze dłużsi stażem koledzy. Po prostu twarz to coś, na co najbardziej zwraca się uwagę, będąc w miejscach publicznych. To z niej wyczytujemy emocje. A nas tu tego nie ma. Co najwyżej są usta, ale nie brakuje takich osób, co nawet i ust unikają. Daje to poczucie nieszczerości, posiadanie ukrytych powodów do skrywania się. A może też dziewczyna wie, że jej twarz nie jest zgodna z gustem ogółu ludzi. Tak czy siak, twarz to bardzo mocne przebicie tłumu. Gdy w czymś artystycznym bądź w grach pokazuje się szary tłum ludzi, to bardzo często nie maluje im się twarzy. Za dużo szczegółów, o które trzeba by dbać, a do tego same puste twarze powodują, że się nie wyróżniają. A o to chodzi w pokazaniu szarego tłumu. To samo jest na słup. Ciężko się wyróżnić, będąc przeciętnie zbudowaną kobietą, jeżeli nie pokazuje się twarzy. Wiadomo, że głównym powodem jest ochrona prywatności czy swojej reputacji, ale czy naprawdę korzystanie ze SUS-u jest takim wstydem, a może ukrywają ten fakt przed swoim partnerem? Tajemnica przed rodzicami, z którymi się mieszka, byłaby jeszcze zrozumiała. Niektóre kobiety ratują się tym, że chociaż na brief wkazują, chociaż tutaj jest warunkowo, ponieważ zwykle jest jeden ze scenariuszy. Dostępność tylko w masce, tylko kilka sekund przed samym występem. Czasami wynika to po prostu z ustawienia kadru bądź wielkości pokoju, więc można jeszcze to wybaczyć, że panienka nie jest w stanie się pokazać cała,
ale poza tym jeszcze są privy od jakiejś ceny, na przykład 500 zwyż, albo tych najdroższych. No i jeszcze jest jeden warunek czasami, twarz za twarz, co jest chyba najbardziej fair. Jednakże nie skupiamy się zanadto na privkach, bo oceniamy to, co się dzieje też na ogóle. I tu trzeba przyznać, że najgorzej jest, gdy dziewczyna nie ma ani głosu, ani twarzy, jest tylko mało ruchomą lalką z pojawiającym się tekstem, czasami odleżyną. Uwierzcie mi, że odleżyna z twarzą łatwo potrafiłaby przyciągnąć większą widownię. Tylko po co? Niektóre nie chcą się wychylać i zarabiać swoim tempem, oglądając jakiś tam serial na kanapie. A najbardziej absurdalnym przykładem są panienki, co kiedyś występowały z twarzą, ale od pewnego czasu kompletnie jest zakazana i nie można jej oglądać. Jako ciekawostkę dodam, że najśliczniejszą buzię, jaką widziałem na szołapie, zobaczyłem na piwku osoby, która nie pokazuje jej wcale na ogóle. Na ogóle ta osoba jest raczej nieśmiała. Nawet przy blisko 100 żeńskich transmisjach i wykluczając osoby z zagranicy, można na palcach jednej, czasem dwóch rąk policzyć widoczne twarze. Numer 2. Brak podejścia biznesowego i brak szacunku dla widzów. Brak szacunku dla widza u niektórych jest ewidentny. Brak harmonogramu nadawania też, jakichś stałych godzin czy dni. Właśnie taki harmonogram jest jedną z istotnych cech prowadzenia biznesowego swojej działalności, stałość w działaniu. Gdy widz nie wie, kiedy może się ciebie spodziewać, to jak może przyjść do ciebie? Owszem, po tygodniu bądź kilku tygodniach obserwacji może już ciebie na tyle poznać, by wiedzieć, że zawsze wchodzisz od godziny 9, ale tuż przed 15 musisz znikać. No ale nie każdy taki jest, że co chwilę zerka na słup. Kobiet, które starają się dogodzić widzowi na priw, by był zadowolony, w końcu on płaci, więc powinien dostać coś jakościowego, prawda? Wydaje się być niewiele, ale może tutaj się mylę, bo na drogie pokazy prywatne nie wchodziłem prawie wcale, a właśnie mogę powiedzieć, że nawet te panie z droższych, co odwiedzałem, miały trochę bardziej wyjebane na to, czy coś się pisało. Rozumiem też, że niektórzy mocno wydziwiałem na pokazach ze swoimi zachciankami, ale gdy kiedyś wziąłem z wygranych minut briefka i poprosiłem o leginsy, to dziewczyna zamiast je założyć, wymigiwała się i gadała, że jej się nie chce. Tak długo, aż czas się skończył, po czym zwyczajnie wyszła. Źle potraktowany człowiek na pewno nie wróci, a ten potraktowany dobrze może niekoniecznie wróci, co jest związane z efektem porno świeżości, czyli że drugi raz oglądany ten sam film, mimo iż nas bardzo podjarał, nie dostarcza takich samych emocji jak oglądanie nowego. No więc taki osobnik skazany na porno świeżość może przynajmniej pochwalić się innym swoim znajomym bądź na forum: hej, panowie, warto do tej osoby wchodzić, naprawdę się stara i daje z siebie dużo. Na pewno znacie takie uczucie, że fajnie jest dostać coś dodatkowego, nieoczekiwanego, bez dodatkowej zapłaty. Przełożony z poprzedniej pracy mówił, że odwiedzając jedną z top restauracji w moim mieście, idąc tam na obiad, dostali za darmo deser, a takowego nie zamawiali. Ubiegłej soboty piłem z kolegami w pubie, zamówiłem drinka i czekałem aż 30 minut na niego, ponieważ było bardzo dużo zamówień, ale w zamian dostałem przeprosiny od barmanki wraz ze szklaną butelką coli w gratisie. W wielu miejscach się nawet nie przeprasza za powstałe błędy. Szołap jest tego przykładem, jeżeli patrzeć na administrację. A ja jestem teraz na to mocno uczulony, bo naprawdę tak żałosnych pomyłek nie widziałem wcześniej w podejściu do klientów w tak wielu miejscach naraz. Niestety na SUP przeważa podejście szybka kasa, niski wysiłek. Takie dziewczyny i tak nie wiedzą po tym, jak postępować rozważnie z pieniędzmi i wydają na swoje przyziemne zachcianki w postaci materialnej, na przykład torebkę znanego projektanta. Takie osoby, które wychodzą natychmiastowo po upływie planowanego czasu priwa, tracą podwójnie, bo jak można polecić kogoś, kto nie chciał poświęcić dodatkowej minuty lub nawet połowy? Ileż priwków u nieznajomych kobiet nie zakończyło się sympatycznym pożegnaniem, bo po prostu wyszła. A może to błąd z mojej strony, że oczekuję za dużo od nieznajomych i że nie uwzględnia się tej połowy minuty, która zajmuje nastawienie tych kamerek i upewnienie się, że wszystko działa jak należy? Podpnijmy pod to jeszcze bardzo słabą komunikatywność na czacie. Widać to zwłaszcza u użytkowniczek z tłumaczami, które nadając na wielu portalach jednocześnie próbują złapać kilka srok za ogony, a w rzeczywistości prawie nic nie łapią. Gdybyście chcieli trochę więcej się dowiedzieć o dobrym podejściu do klienta w biznesie, to załączam wam w opisie tego filmiku link do ciekawego nagrania Macieja Wieczorka. Numer 1. Brak inwestycji w swoje pokazy. Zacznijmy od wyjątku, którym jest zabawka Lowens. Głównie Lush, co sprytniejsze to zainwestują w ciekawszą ich ofertę niż wibrujące jajeczko. Ale i tutaj to jest niemalże w 8 na 10 przypadkach kupione głównie dla zarobku.
bo zauważyła osoba, że innym bardzo dużo się rzuca i też by chciały tak zarabiać. Oczywiście teraz już takiego szału nie ma na to, ale nadal jest to coś, co po prostu się zwraca po dniu czy dwóch tygodniach, w zależności od popularności. Widać też po paniach, które próbowały kupować podróbki Lasza, jak bardzo próbowały zaoszczędzić, płacąc 200-250 zł zamiast około 430, byleby zachować te prawie 2 stówy w swojej kieszeni, a potem biadolić i dopytywać się, jak zrobić, by to podrobione Lowens działało na SU. Karygodnym jest też zaniedbywanie internetu i przepłacanie za niego, ale nie każdy się chce pofatygować, by ogarnąć sobie światłowód. Łatwiej przecież mieć pakiet mobilny i jechać, bo to idzie kodem aktywować. Kobietom jest również ciężko dać parę złotych na wersję Pro, bez reklam, aplikacji, w której zrobiły sobie koło fortuny z losami do wygrania, czy rzucić nieco złotówek za dobrą poradę, czy rozwiązanie jakiegoś problemu technicznego, z którym się zmierzyły. Oczywiście są przykłady, w których dziewczyny się rewanżują, ale naprawdę są to nieliczne przypadki. Nie chcę nawet wspominać, ileż to już kobiet nadaje ponad rok, a nadal nadają na najsłabszym sprzęcie, jaki mogą wybrać. Dlaczego nie zakupią specjalnej kamerki zewnętrznej, dającą lepszą jakość niż to, co mają wbudowane laptopy? Przecież koszty takich Logitechów z najniższej półki nie przekraczały 150 zł. No, teraz sytuacja się zmieniła, bo przez koronawirusa ceny kamerek poszły mocno w górę. Korzystając zbyt często z pokazywania się, byłem w stanie kupić droższy model i trochę taniej, bo była powystawowa, bo dla mnie to znaczenia nie miało. Sama kamera to nie wszystko, bo po co komu kamerka, jeżeli nie ma odpowiedniego oświetlenia, które by sprawiło, że widać piękno, no albo te nieprzyjemne detale. Mrugam oczkiem do ciebie, Koko. A tutaj i tak jest wielka tragedia, bo dużo pań ignoruje migotanie światła na kamerce i nie naprawia tego, powodując, że dodaje je osobiście do czarnej listy. Nie po to wchodzę do kogoś, żeby oczy zaczęły mi krwawić po minucie oglądania. Albo te częste wymówki, że mikrofon nie działa. Dla chcącego nic trudnego, jak się ma smartfona, a każdy chyba ma, to można z niego zrobić mikrofon. Poza tym, nawet najtańsze zestawy słuchawkowe z mikrofonem to jest koszt, który jedną grupową większość dziewczyn zarobi, około 20 zł. A gdyby mieć naprawdę jakościowe podejście do głosu, to należałoby zainwestować kilkasetek złotych, ale SU to nie jest centrum ASMR, więc może nie przesadzajmy z tym. Nawet jeżeli już zaopatrzą się w takie sprzęty techniczne, to brakuje innych inwestycji, na przykład stroj. No dobra, może kupowanie rękawic bokserskich, by mieć jednego czy kilka pliwów z Adam Ball 12, jest lekką przesadą, ale są rzeczy, które nie są drogie, powinny się zwrócić, a nawet jeżeli by się tak nie stało, to masz możliwość wykorzystania tego przedmiotu poza SU. Bielizna na pewno nie jest warstwą zewnętrznie widzianą na ulicy, ale może przyda się, by urozmaicić swojemu chłopakowi welmężowi, o którym nie wspomniałaś, bo jesteś grzesznicą numer 5. Ale przecież możesz mieć w przyszłości takiego partnera. Oczywiście są takie rzeczy jak rajstopy, ginsy, skarpetki i oczywiście szpilki, które są wyjściowe i możesz używać ich, będąc na mieście. Najbardziej poza brakiem leginsów, to ubolewam jednak na braku zabawek. Co sobie myślą panienki, które tylko palcówkami chcą zarabiać? Czy te dildosy i wibratory serio są tak kosztowne? Już nie mówię, by inwestować w korki analne i brylanciki, seks maszyny czy jakieś akcesoria BDSM, które notabene i tak kosztują w jakichś AliExpressowych zestawach poniżej stówki. Wydaje mi się, że może nie jest to najużyteczniejsza rzecz w domu na co dzień, aczkolwiek nie lepiej pokusić się o danie wyboru swojemu odbiorcy? Może mieć te biznesowe podejście, o którym wspomniałem wcześniej? Jak myślicie, z czego wynika brak inwestowania w swój osobisty biznes kamerkowy? Piszcie w komentarzach, a w następnym filmiku spróbuję to zebrać razem oraz przedstawić swój punkt widzenia na ten temat. Zatem dowiecie się, jakie są możliwe powody słabej jakości. Na dziś to tyle. Jeżeli podobał się Wam ten filmik, to podzielcie się nim dalej. Polubcie go, jeżeli był ok, lub lepiej. Jeżeli coś było nie tak, to napisz w komentarzu. A gdybyś chciał, bądź chciała usłyszeć więcej ode mnie, to warto kliknąć ten czerwony przycisk do zasubskrybowania. Trzymajcie się, hej!